Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj nagram Wam przed i po w końcu królików i opowiem Wam, och, tam głodny ryjek wystawia mordkę. Ktoś tu chce zjeść kolację. Tak, właśnie byłam dzisiaj na wsi i zerwałam króliczkom dużo zielonek. Wierzbę, babkę, mniszka, gruszę i coś jeszcze. A, porzeczkę i porzeczkę. Więc tutaj mają całą torbę zielonego. Ale zanim im dam coś pysznego, tak, zanim dam coś pysznego króliczkowi, to muszę ogarnąć ten syf po całym dniu. Generalnie jest źle. Trochę mi to pewnie zajdzie. Nie będę oczywiście tego nagrywać, bo to trochę z tym właśnie zajdzie. Kto to jest taki głodny? Kto jest taki głodny? Dobra. Dam ci. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Wow. Damy troszkę mermankowi. A, sorry. Wow. Proszę, proszę, proszę. Zjedz sobie w masz. Zjedz sobie w międzyczasie i przydreptałam Mimi. Skubnijcie sobie troszkę. Tak, a ja Wam pokażę przed i po. Generalnie balkon jest jeszcze bardziej rozwalony niż był wczoraj. Tu też jest niezły Saigon. Melmanek, wow, jedz sobie. Troszkę mi zjechał statyw, sorki. A, żeś nie umierać, naprawdę. Uwierzcie mi, że dzień w dzień jest tak samo. Rozwalone zioła po całym końcu, siano wykopane. Teraz akurat nie mają paśniki, bo paśników, bo zjadły. Ugryzły, przegryzły im swoje, znaczy paśnikom sznurki, więc muszę je doszyć. Dlatego mają wrzucone tutaj w róg w pudełko, które wykopują. Mrówka na mnie, wow. Maniu tak sobie siedzi tutaj. Generalnie nie jest źle, aż polega na jednego królika. Po jednej nocy jest źle. Tu jest, wiadomo, no gorzej, bo jednak są trzy króliki. Ale właśnie pokażę Wam jeszcze, jak wygląda balkon po ich urzędowaniu. Tak śmierdzielki małe. Uwaga, uwaga, odejdź mi spod nóg, spod nóg. Tu proszę, jaki porządeczek, no. Czyściutko, pięknie, prawda? Pięknie, co? No, także ja się biorę za sprzątanko. Zaraz Wam podam im kolację, jak posprzątam, ale też to właśnie nagram. Maniutko i podam leki. A ja w międzyczasie sobie zamiotę i pokażę Wam, jak, i powiem po jakim czasie pokój wygląda tak, jak wygląda. Także zaraz do Was wracam. Ogólnie jestem w trakcie sprzątania kuwety, ale mam tu jakiegoś takiego małego lokatora. Już stwierdziłam, że to jest idealny moment, żeby się położyć. I szczerze patrząc po niej, nie wygląda, jakby miała zamiar stąd iść. Planujesz stąd iść, co? Nie? No to... Co, mam nie sprzątać w kuwecie? Taka czyścioszka w główienkach leży. Taka czyścioszka i w kupach leży. No może tu po prostu się podoba zapach. Wiecie, no króliki mogą mieć odwrotnie niż ludzie. Na przykład lubić śmierdzące, tak jak pieski. Nie wiemy tego, prawda? Co lubią królisie. Ale patrząc po tym, jak Bunia tutaj chilluje, to śmiem wątpić, żeby lubiły ładne zapachy. Być może wolą odór własnej kupy. Co, Bunia? Masz zamiar wstać? Nie? Zobaczmy, co robi reszta królików. Trochę już mi się tu udało zamieść, jeszcze tylko muszę umyć te plamy. Manio sobie już tutaj śpi. Melmana. Chodź do domu, chodź, to ci pokażemy. Chodź, Manio. Chodź, Melman, masz? Chodź. Melman. Chodź, szybko, 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 szybko. Masz, 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 masz. Przykicał. Chodź. Teraz muszę mu coś dać. Melman. A, skończyłam to mówić, że tam przywarły. Po prostu pelet się rozdrobnił, przywarł do sików. I muszę go po prostu namoczyć, ale że jest późno, to dzisiaj tego nie robię. Na razie. Wow! Jaki duży król przyszedł na jedzonko. Cześć, Melmanuś. Więc dzisiaj tego nie robię, mój mały pieszczoszek. Tak, dziś tylko takie ogarnianie podstawowe, a takie generalne porządki. O, z myciem podłogi zrobimy sobie w inny dzień, kiedy będę mieć troszkę więcej czasu, bo już jest 21. Jeszcze do domu nie wróciłam od 8 rano, więc przydałoby się też zająć rzeczami domowymi. Tak, to mijamy to. Zimizi. Bunia? O, powstała. Teraz czas na sianko. Dzia. Moje misiaczki.
A co tam u waszych króliczków? Wszystko w porządku? Dobrze się mają? Bo generalnie u nas poza tym, że z Manikiem, no, był ten incydent z jego kamieniem, to wszystko w porządku. Przynajmniej na razie, ale wiecie, przy czwórce to jest tak, że przez chwilę chorują, później nie chorują, chorują, później której zachoruje, no i wracamy do leczenia, więc w zasadzie te wizyty u weterynarza są jednak dosyć częste. Denerwuje cię moja ręka. Au! Dała! Ała! Ała! Dobra, zjedz. Au! Mój mały, mój... Och! Jakie nerwy! Jakie nerwy, no nie. A Bunia znowu wraca do śmierdzącej leżanki. Ale wiesz, że im przeszkadzasz. Chcę szybko skończyć. Powiem wam, że ona jest taka fit. To jest najbardziej wysmukły, wysportowany i smukły królik. Nie ma wystających kostek, ale jest tak idealnie właśnie, jeżeli chodzi o jej wagę. Mogłaby nawet troszkę przytyć, bo jest taka drobniutka. Ale ona po prostu całe życie trzyma. Trzyma taką piękną wagę, tak? Ty jesteś po prostu prawdziwą, wow, prawdziwą damą. Poza tym, że leżysz w kupach. Dobra, mała, wstajemy. Możesz się ewakuować. Proszę, chodź. Uciekaj stąd, uciekamy. Chyba mi wybaczy. Melman stwierdził, że koniec tego. Rozkopał i spada na balkon. Tutaj kuwetka ogarnięta, sianko uzupełnione. Sypnęłam troszkę maniutkowi granulatu. Podłogę umyłam, tutaj niestety plamy, które widać, one są jakby weszły już w monolit, więc nie daję ich rady ich doczyścić. Tutaj sianko też uzupełnione, więc jest duża kopa dla dużej ilości królików. Stwierdziłam, że na tutaj spróbuję zmyć co się da. To co zostało to są plamy, które muszę zalać, właśnie poszerować, ale były też takie powierzchniowe na szczęście i jednak udało mi się doczyścić, więc jest to duży plus. Pomyślałam, że mi zajdzie z tym dużo dłużej, a jednak się udało w miarę szybko, więc wygląda to niebo lepiej. Warto było spróbować, no ale widzicie też część takich jaśniejszych plam, no to już muszę czymś potraktować bardziej chemicznym niż sama woda z płynem. No bo jak widać nie dało rady bez żadnej, tutaj za żadnej grubszej artylerii. Buniusia znowu jest w końcu. Ja jeszcze teraz muszę im dać kolację. Tak, bo tutaj maniutkowi nie uzupełniam ziółek, wymienię im wodę, bo troszeczkę mają brudną. Poza tym ja im też zawsze wymieniam i rano, i wieczorem. Czasem jak nie mam po prostu czasu rano, no to wymieniaj mała po południu. Ale generalnie mają wymienianą wodę 2 razy dziennie, żeby jednak była świeża, bo jednak jak jest woda w miejsce, no to siłą rzeczy się tutaj po prostu ta sierść wpada, czy kurz, czy cokolwiek związanego z króliczkami. Więc warto jednak tutaj zapewniać tą wodę, ale dodatkowo moje króliczki mają też wodę w poidełkach. Gdyby tutaj była zbyt zanieczyszczona, lub gdyby nagle stwierdziły, że o, dzisiaj się chce napić poidła. Tak więc przechodzę do podania im świeżej kolacji, bo to jest w sumie dla nich dzisiaj najważniejsze, tak myślę, że będę zadowolone. Bo siano to siano, zioła to zioła, a jednak świeże to świeże i nie ma to się oszukiwać, świeże nigdy nie zastąpi suszonego. To widzicie jeszcze kupę ziółek, bo to tak asekuracyjnie, gdyby nie mogła to coś innego, jednak jest rekonwalescentem. Tutaj Buni też dałam troszeczkę ziółka i sobie skubię, ale teraz czas na świeżynki. Buniusia, chcesz troszkę? Wow, dostałaś biedna buzię. Masz. Chodźcie. Macie. Manio, proszę. Masz tam troszeczkę gałązek. Mimi, Mani, Melman. O kurde, tam stała miska. Nie zamiotłam. Bo ją przestawiłam i nie zamiotłam. Uff, trudno. Melman, masz. Chodź. Jeszcze kupiłam im cykorię. Też im zaraz dam troszeczkę. Już nikt nie jest chętny, kurde. Ja tu się tak nastarałam dla królisiów. Chodź, Maniek. No masz. Bunia tylko wcina. Zaraz tam jeszcze muszę zamieść. Mimi, Melman. Oj, Maniu się skusił. Masz. W sumie to tutaj będzie Melman, masz! Chodź! Masz! Mincia, nie! Spokojnie dziewczynki, dziewczynki, hej! Nie bać się, nie przeganiać! Chodź Buniu, chodź! Chodź Melman, masz! Chodź!
tam jedną gałązkę zaniosę buni na balkon, skoro tutaj nie je. Teraz jeszcze tylko trochę dalej. Proszę. Wow, smakołyki. No proszę, proszę. Tutaj też damy smakołyki. Tam już króliczki wcinają. Trochę damy mniszka. Troszkę maniutkowi, bo jemu się przyda. Troszkę tutaj babki i mniszka. Proszę. Jakie szczęśliwe króliki. No i tutaj troszkę zaniosę też buni na balkon. Chodź, chodź bunia, chodź. Nie bój się mała, chodź. Ona się troszkę boi, bo Mimi ją... Masz. Aha, dobra. Przejdziesz sobie od bezpiecznej strony. No to w sumie nie było tematu. Może niepotrzebnie chciałam wynieść to jej na balkon. Jak widać sobie radzi, jak jest głodna, to przyjdzie. Tu masz. No, generalnie chyba sobie jakoś poradziła. I wybrała suche ziółka. Smakuje. Pycha, co? Fajnie, jakby cały czas była wiosna. Co nie, Melmanek? I lato. Można by było mieć cały czas świeżynki. No a bunia została przy suchych. Co też nie jest złą opcją, ale przesunę jej to troszeczkę bliżej. Bo ona też to lubiła, więc ma okazję sobie jeszcze trochę skonsumować wierzby. Jak macie możliwość, to robicie swoją króliczką, świnką, bo to jest naprawdę bardzo fajny Mimi. Możesz Mimi odejść od buni i nie stresować? To jest bardzo fajny dodatek do diety. Pełny wody, witamin i bardzo wielu takich składników odżywczych. Więc warto go włączyć. Bo jednak sam susz, no to można ograniczyć do zimy. A latem, jak tylko macie skąd, to brać, brać, brać i jeszcze raz brać. Tutaj nawet maniutek sobie wyszedł, a ja muszę niestety przerwać tą sielankę i podać antybiotyk. Ale jeszcze tylko 3 dni i koniec. I będziemy mogli mu powiększyć kojec. Będziemy mogli mu dołączyć mimcie, więc bunia będzie się czuła trochę lepiej. Nie będzie taka zestresowana w obecności Mimi. Ale jak widzicie, sobie radzą, więc nie jest źle. A Mania będzie mógł się zobaczyć ze swoją ukochaną żoną. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Jeszcze zostało mi tu kilka rzeczy do zrobienia. No i czas wracać do domu, nie? Jeszcze muszę pranie powiesić, bo mi paraka skończyła prać. Także też mam co robić w domku. Pa, pa!